Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pan Terlecki powiedział o tym, że będziemy mieli ponad milion migrantów, nie tyle, że migrantów, ale uchodźców z Ukrainy najprawdopodobniej, także musimy się do tego bardzo przygotować. Ja widzę tego plusy, także serdecznie zapraszam. Oh yeah. Yo, let's do this. Kochani, wiecie jakie ja widzę plusy? Że może PiS przestanie nam mówić, że mamy się rozmnażać, bo wyż demograficzny wejdzie, jak przybędą do nas uchodźcy z Ukrainy. Oczywiście ja zawsze jestem za tym, że potrzebującym trzeba pomagać i tutaj nie ma żadnej dyskusji. Polska jest najbliższym krajem, jeśli chodzi o Ukrainę. Znaczy, no są też inne kraje, no ale jesteśmy jednym z najbliższych krajów, jeśli chodzi o ucieczkę podczas konfliktu zbrojnego, bo ostatnio takie demonetyzacje dostaję za te swoje teksty, że muszę się hamować. Szepty nie pomagają. Nie, żartuję, chyba trochę pomagałem, ale nie, jest lipa straszna. Jeśli chodzi o jednorożce, to zdechły już tydzień temu, nie? Tu już nie ma co ratować, ale jakby ktoś tam próbował, to będę wdzięczna, ale no generalnie jednorożce pomarły. Ale wracając do tematu naszych uchodźców i może na aborcję się zgodzą w końcu, jak będzie nas tylu w kraju. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki przyznał, że nawet do miliona osób może przybyć do Polski, jeśli dojdzie do rosyjskiego ataku na Ukrainę. W rozmowie z portalem Polska Times polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że zagrożenie inwazją jest na obecną chwilę scenariuszem bardzo realnym. Dodał, że skala ataku jest obecnie niemożliwa do przewidzenia. Oczywiście, że tak. Jedyne, co mi się teraz zaczęło podobać, to to, że faktycznie mówimy, że może być jakiś problem, nie? Bo już przestaliśmy mówić o tym, że tam Rosjanie ćwiczą sobie przy granicach, tylko mówimy o tym, że realnie może być problem. I to jest spoko, no bo nasze społeczeństwo powinno być świadome problemu i świadome tego, że może nastąpić jakieś zagrożenie. I jeśli nie u nas, to u sąsiada. Bo jak Ania pół roku temu mówiła, że jak Ruski się zdenerwuje, to my nie mamy armii, no to tu wiecie, w komentarzach było tak: ty jesteś głupia, ty się w ogóle na tym nie znasz. Dlaczego Putin miałby cokolwiek robić? A no kuźwa, właśnie może dlatego. Ale tak, w związku ze wzrostem napięcia wokół Ukrainy, Polska szykuje się na ewentualną falę uchodźców z tego kraju. Szef klubu PiS przypomniał, że wojewodowie otrzymali już polecenie przygotowania się na wypadek konieczności przyjęcia cudzoziemców. Władze samorządowe mają także obowiązek przedstawić listę obiektów, które mogą służyć jako tymczasowe schronienie dla przyjezdnych. Więc przygotowania oczywiście trwają. Zapewnił Terlecki, przewiduje się, że nawet do miliona osób może przybyć do Polski. To realne, powiedział polityk, dodając, że w przypadku wybuchu wojny możliwe jest wprowadzenie stanu wyjątkowego na wschodzie kraju. No i tym mieszkańcom oczywiście współczuję. Mam nadzieję, że wschód kraju nie tyczy się Warszawy, chociaż to miałoby sens. Nie? Ryszard Terlecki podkreślił, że w obecnej sytuacji nie wolno panikować. Oczywiście no panic, no stress. Luz bluz, znaczy ja nie mówię, że trzeba panikować, absolutnie nie, ale trzeba mieć na uwadze to, że nie dzieje się dobrze. I nie ma co mydlić sobie oczu, że jakoś to będzie. Bo może nie być. Cały czas między Zachodem a Rosją toczą się negocjacje i możliwe jest pokojowe rozwiązanie konfliktu. Pamiętajcie, jeśli rozwiązanie będzie pokojowe, to znaczy, że ktoś straci, a Putin zyska. No bo Putin nie chce stracić. Po co ma stracić? Komu to potrzebne? A dlaczego? A pewnie straceńcem będzie Ukraina, możliwe, że Polska. Wiecie, no gaz. I tak dalej. Słabo widzę te negocjacje. Proszę pana, ja chciałem przede wszystkim przeprosić za moje zachowanie podczas ostatniego spotkania. No, tak, tak. Przeprosiny przyjęte. Ja również może trochę pochopnie zareagowałem, ale sam pan rozumie. Tak, rozumiem. Bo po co Putin miałby chcieć cokolwiek stracić? Skoro ostatnio krzyczeli, że Zachód może ich pocałować w dupę, tak dosłownie, bo oni są samowystarczalni. Więc nie, albo to jest taka popisuwa rosyjska, albo no, są samowystarczalni i te negocjacje, które będziemy prowadzić, tak naprawdę doprowadzą do tego, że damy Putinowi wszystko to, co chce, żeby on nie wywoływał żadnych konfliktów zbrojnych. No dobra, ale upominanie się o suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, której niepodległość i niezależność od Rosji jest polską racją stanu. Nie wiem, dlaczego to jest polską racją stanu, żeby Ukraina była niezależna. My możemy ich wspomóc, ale nie możemy też twierdzić, że to jest jakiś priorytet w naszym życiu. Nie? W życiu każdego Polaka priorytetem ma być suwerenność i wolność, niepodległość Ukrainy. Myślę, że nie. Myślę, że w życiu każdego Polaka pierwsze, co powinno być najważniejsze, to wolność, niezależność
niepodległość Polski. Niezależnie od tego, co dzieje się gdzie indziej, powinniśmy dbać o swój kraj na pierwszej linii. Ale to tylko moje zdanie, nie wiem jak tam rządzący sobie myślą, nie? Miejmy nadzieję, że postawa całego Zachodu będzie solidarna i że nie powtórzy się historia choćby z Monachium z 1938 roku, kiedy przywódcy Zachodu wyobrażali sobie, że ustępując agresorowi uratują pokój. Zwykle tak niestety nie jest. No i właśnie o tym mówię, że ugięcie się przed Putinem może okazać się, że faktycznie damy mu wszystko to, czego on potrzebuje, ale on ma chrapkę na tereny Ukrainy. On chce przed swoim odejściem, można domniemywać, ja tak myślę, że to ma dużo sensu, akurat to gdzieś czytałam i nawet się z tym zgadzam, że on przed odejściem, przed pozostawieniem swojego tronu na pewno będzie chciał zostawić Rosję wielką, wiecie. No nie możemy myśleć, że nie będzie chciał jej odzyskać w takim kształcie, jaka była, a wiemy, gdzie na mapie wtedy była Polska. Wszędzie. Albo nigdzie. Zależy, jak to tam sobie chce na to patrzeć, bo to jest takie trochę patrzenie, że szklanka jest do połowy pusta, albo szklanka jest do połowy pełna. No, także czy my jesteśmy przygotowani na przyjęcie uchodźców z Ukrainy? My to nie jesteśmy przygotowani na to, jakby wszyscy Polacy z zagranicy nagle wrócili. No ale tak jak mówiłam, według mnie pomóc ludziom trzeba i nie ma co gadać. Tym bardziej, że co jak co, no ale ludzie z Ukrainy są robotni, pracują u nas i tak dalej, więc no nie możemy mówić, że nie. Trzeba im pomóc. I faktycznie, drogie panie, bo to do was szczególnie, może odczepią się od naszych macic i może przestaną mówić, że mamy rodzić te dzieci, skoro będzie już tak dużo ludzi w Polsce, że no może być jakiś wyż, wiecie, może tam ludzie będą chcieli zakładać tutaj rodziny, no bo wtedy dziecko urodzone na terytorium Polski będzie miało polskie obywatelstwo, będzie łatwiej im zostać w kraju i tak dalej, więc podejrzewam, że tutaj może być szansa, że może od nas się odczepią. Może w tym kierunku powinien iść PiS. Ja to bym chciała, żeby się od nas odczepili, żeby każdy Polak decydował o tym, czy chce mieć dziecko, czy nie, to raz. Bo rodzenie dzieci w Polsce nie jest, jakby to powiedzieć, na najwyższym poziomie. Bardziej to w wielu szpitalach przypomina takie rzeźnie. Kto w Polsce rodził, ten wie. Kto w Polsce nie rodził, ten życia nie zna. No, jak sobie pomyślę. No. Także, kochani, dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy jesteście za przyjęciem uchodźców z Ukrainy, czy nie jesteście za przyjęciem uchodźców z Ukrainy. Czy uważacie, że powinniśmy im stworzyć takie właśnie obozy dla uchodźców, czy jednak powinniśmy dawać im mieszkania, bo są kulturowo bardzo do nas zbliżeni i powinni normalnie przystępować do pracy, zapisywać dzieci do szkoły i starać się żyć. Oczywiście w Polsce mamy problem z mieszkaniami i dlatego tutaj ja widzę problem, no bo to musiałoby być, no może nie milion mieszkań, no bo przyjmijmy, że to jakieś rodziny, więc 500 000 mieszkań byśmy musieli dać dla uchodźców. A tu Polacy nie mają gdzie mieszkać, no bo Polacy nie mają gdzie mieszkać. U nas się budują te bloki, a my dalej nie mamy gdzie mieszkać. Dalej w mieszkaniach mamy, mieszkają rodziny wielopokoleniowe. Mieszka babcia, prababcia, mąż z żoną i ich dzieci. I często na dwóch pokojach, no bo Polaka ani nie stać na kupno mieszkania, a czekać w kolejce na mieszkanie komunalne czy mieszkanie od miasta, no to czeka się latami. To wiecie, przechlapane. Chociaż każde miasto ma takie mieszkania zastępcze w razie W, ale niechętnie je dają. Te mieszkania niszczeją, one stoją puste, nikt ich nie ogrzewa, nikt ich nie odświeża, nikt nie dba o to, żeby tam nie było grzyba i pleśni, tylko takie wiecie, ruiny stoją, a później dadzą to komuś. No i jak człowiek biedny i dostanie takie mieszkanie, to dalej jest biedny, bo go kurde nie stać na to, żeby je wyremontować. No także musielibyśmy ich zamykać w ośrodkach dla uchodźców. A w ośrodkach dla uchodźców my mamy strasznie dużo migrantów z Syrii, Iraku i tak dalej. Jest ich bardzo dużo, więc nie wiem jak to... Nie wiem jak sobie z tym poradzimy. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Mam nadzieję tylko, że nie będzie takiej sytuacji, że Polacy dalej będą mieszkać u dziadków, a wszyscy, którzy do nas przyjadą, dostaną mieszkania socjalne i mieszkania zastępcze, bo to byłoby mega niesprawiedliwe. To może być taki problem, nie? Trzeba pomagać, ale mądrze pomagać, tak żeby na pierwszym planie zawsze było dobro naszego kraju i obywateli naszego kraju, przy czym mając możliwość pomagania innym. To byłoby pięknie. Także dajcie znać, kochani, jakie wy macie pomysły na to, jak pomóc Ukraińcom, jak ich wesprzeć,
Czy stać nas na to, żeby ich tutaj wziąć do siebie? Czy macie może wy jakiś plan, jak to powinno wyglądać? Może macie? Także zapraszam do dyskusji w komentarzach, a ja buziam.